800 tysięcy złotych, które zostaną przekazane na patrolowanie. Patrolowanie przez te jednostki, które widzimy w tle. Dzięki temu patrolowaniu polskie lasy państwowe mają najlepszy w Europie system rozpoznawania, ostrzegania, prewencji. Możemy się szczycić tym, że nasze pożary, które z powodów zmian klimatycznych i narastającej suszy niestety mają miejsce, są gaszone szybko i się nie rozprzestrzeniają. Tu na terenie lotniska Aeroklubu Opolskiego, oprócz tych działań statutowych, aeroklubowych, czyli sekcja spadochronowa, szybowcowa i tak dalej, paralotnie właśnie stacjonuje ta leśna baza, która no, bardzo wszystkim no, jest po prostu potrzebna. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie od ich czujności możemy być tutaj chyba no, spokojniejsi. To już czwarty rok z rzędu, kiedy wspólnie zbieramy siły z czterema funduszami, przekazujemy środki właśnie na loty patrolowo-gaśnicze, które służą patrolowaniu lasów naszego dobra narodowego z powietrza, właśnie przeciwdziałaniu pożarowemu. Ważne jest to, że z roku na rok mamy coraz wyższe kwoty. W tym roku w ramach tego porozumienia mamy w dyspozycji 800 tysięcy złotych, więc blisko milion na to, żebyśmy mieli pieczę nad naszymi lasami, nad naszymi obszarami takimi, które są zagrożeniem pożarowym. I to ważne, że tego wszystkiego pilnujemy. Oby się u nas nic nie zdarzyło, ale musimy być w gotowości. To dofinansowanie ze strony wojewódzkich funduszy też to jest bardzo duży zastrzyk pieniędzy. Lasy Państwowe wydają potężne pieniądze na ochronę przeciwpożarową ogólnopolską. Myślę, że to, co dzisiaj zresztą powiedziała pani minister, a na Moskwa rozprzestrzeni się to też na inne fundusze. Natomiast tutaj to się zaczęło, tak mogę powiedzieć, z relacji naszych koleżeńskich, dobrych stosunków z panem prezesem właśnie z UFOŚ-u Katowickiego. I tak to się zaczęło. 800 tysięcy to jest bardzo duża kwota. Dzięki temu statystycznie wielkość pożarów zmniejsza się. Zapobiegać lepiej niż leczyć, a my tutaj na Opolszczyźnie i też w sąsiednich województwach doskonale pamiętamy te trudne, jedne z największych w historii ostatnich lat Polski pożary, więc wiemy, jakie znaczenie ma to, żeby po pierwsze mieć sprzęt, który gasi z góry, a po drugie sprzęt, który patroluje, żeby te wszystkie zarodki, które się gdzieś tam w lasach zaczynają, niewidoczne są z dołu, zobaczyć, ostrzec i zapobiegać właśnie. Do 15 minut musimy wystartować od chwili zgłoszenia. Ja latam śmigłowcem, który ma zbiornik podwieszony 500 litrów, czyli pół tony. Startuje bez wody oczywiście, inaczej jak samolot, który startuje zatankowany i on po zrzucie wraca, a ja lecę do pożaru, lokalizuję pożar, lokalizuję najbliższe miejsce do poboru wody, no i ze zbiornika najbliższego zanurzam w zawisu i dokonuję zrzutów. Jeśli zbiornik jest blisko, to taki lot może trwać powiedzmy 2 minuty, a więc w ciągu godziny jestem w stanie zrobić 30 zrzutów.